Siemka wszystkim, z tej strony Kitek, a dzisiaj będziemy kontynuować naszą serię. Inaczej, zaczynać naszą serię, czyli Kitek zbiera wszystkie pieniądze w Toka, czyli będziemy zbierać wszystkie możliwe... Ładuj się, dobra. Czyli będziemy zbierać wszystkie. Na początku pójdziemy do naszego domku i zobaczymy, z czego zrobimy nasz sejf, ponieważ potrzebujemy wielkiego sejfu na dużą ilość pieniędzy, którą znajdziemy w Toka. W dzisiejszym odcinku... tu będzie chyba. Na basenie się nie opłaca. Tu musimy zrobić przestrzeń, ze względu na to, że będziemy... Dobra, usuńmy to wszystko po prostu na szybko. Ile musimy od razu zbierać wszystkie pieniądze w podce. To potrzebujemy zostawić. Dobra, to ja sobie sprzątnę później. A w tym momencie my mykamy na początku do banku, ponieważ tam będzie najwięcej pieniędzy prawdopodobnie w toce. Musimy to jakoś wszystko przetransportować do nas, żeby tutaj układać elegancko nasze sztabki złota. Kitek, gdzie ty jesteś? Kitek, dobra. Kitek jest chyba przebrany w... Kitek, dobra, poczekaj. Musisz odłożyć te oto zabaweczki, proszę cię bardzo. I teraz lecisz do banku. A dzisiejszy odcinek powstał dlatego, że dużo osób bardzo pisało, że chce tą serię, czyli seria Najbogatszy Kitek w Toka. Ale oczywiście seria z naszymi zwierzakami tak samo będzie, więc tylko musicie chwilę poczekać, tam nie wiem, 2 odcinki i zaraz zaczynamy serię z zwierzakami w Toka. Kitek zostaje weterynarzem. To może być seria. Kitek weterynarzem w Toka Life World. Dobra, to co? Zaczynamy od tego, że potrzebujemy naszego kitka, który chyba potrzebowałby... To ma wózeczek, ten wózeczek nam będzie przydatny. Kitek, zapraszam cię bardzo. Czy ty możesz wziąć ten wózek do łapy, czy nie? To jest pytanie. Czy ty możesz wziąć ten wózek do łapy? Bo jeżeli możesz wziąć ten wózek do ręki... Ojeju, zostaw sobie tą czapkę. Chyba nie można wziąć tego wózka do ręki, więc ten wózek nie będzie w ogóle nam przydatny. Czyli potrzebujemy jakiejś pięknej, eleganckiej teczuszki. Dobra, tu mamy karton z kasą. Dobra, zacznijmy od tego, że kitka pakujemy od razu pieniędzmi, więcej pieniędzy na górę. Wszystkie te pieniążki musimy jakoś zebrać stąd. Ja nie mogę, ile ich będzie. Mam nadzieję, że kitek ich nie zje w międzyczasie, ale to one powinny się pojawić tutaj z powrotem. Cały karton kworcy do drugiego kartonu. Będziemy ładować wszystkie sztabki. O, można od razu 4 sztabki. Pytanie, czy ja dam radę wziąć. No nieważne. Te dzieła sztuki, wow, zostawimy na później, ponieważ też zrobimy serię, jeżeli oczywiście będziecie chcieli. Zrobimy serię, że zbieramy wszystkie dzieła sztuki w Toka Boka, czyli wszystkie obrazy i inne takie rzeczy, ale to pewnie już w jakimś kolejnym domu ze względu... Ojeju, jakie piękne złotko. Ile tu jest złota? Dobra. Jeju, ale tego jest dużo. Jeszcze te drobniaczki, bo drobniaczki też są ważne, no bez przesady. Trzeba zabrać wszystko. A tu jest jakaś sakiewka. Oczywiście wydaje mi się, że też w niej są jakieś pieniążki. Okej, wydaje mi się, że wszystko. Te obrazy zostawiamy tutaj na... O, jeszcze jeden woreczek. A, już się prawie przed nami schował. Byłoby jednego mniej. Wow, kitek, nawet cię nie widać w tym momencie. Musimy wziąć kolejne drobniaki, które leżą tutaj na półce. Ojeju. Nie mogę, jak ja to będę wypakowywał, to na pewno będzie duży problem. Takie drobniaczki też tutaj na górę rzucimy. O, idealnie się zestakowała. Co to jest? A, to jest hasło do tego, ale my to już otwieraliśmy na poprzednim odcinku. To jest kula jakaś, tą kulę zostawimy. Wydaje mi się, że z tej kuli można zrobić... Tam się człowiek pokazał, widzieliście to? Wow, okej, okay, to jest jakaś dziwna kula. Klucz nam nie jest potrzebny, zobaczymy puchar. Puchar się nie liczy, spaghetti, jakiś list. O, idealnie, sztabka złota kolejna. Czyli mamy już kolejną do kolekcji. No i jeszcze forsa, góra, wielka forsy. Dobra, wydaje mi się, że stąd zebraliśmy. Może nie wszystko, bo nie przesadzajmy, bo tu od razu widać kolejne. Proszę bardzo, wow, jaka sterta pieniędzy. Lecimy w tą stronę. Wow, pani też ma kasę. Ja nie mogę, ja nie wiem, kitek, gdzie ty to wszystko schowasz? Jak jeszcze drobniaczki ma tu. Proszę oddać tutaj kitkowi. Kitek chce mieć wszystkie pieniądze w Toka. Wow, dolarek. Bardzo proszę, otwórzmy to. Co to za maska? Ja nie widziałem tego stroju. Przebierzmy go. Wow, ale fajnie, wygląda jak super bohater. O, kolejny dolarek. Już się nie da po prostu, już jest za dużo tych rzeczy. Dobra, układajmy się na górze jeszcze. Wow, jaka to jest wielka sterta. Tutaj mamy jeszcze jedną górkę pieniążków i tu mamy jeszcze, no chodźcie tutaj, schowany, zobacz. Zrobimy taką górę pieniążków do góry. Dobra, kitek, wydaje mi się, że... O, portfel? Może w portfelu coś będzie? Nie, portfel jest, nie wiem, czy pusty, czy pełny. Nie można tego sprawdzić, więc idziemy jeszcze tutaj. I oczywiście musimy wypłacić wszystkie banknoty z bankomatu. Z tego co pamiętam, banknoty można stakować, więc wystarczy, że zaczniemy pakować jeden na drugi i zrobi się kubka pieniędzy. Proszę bardzo, szybko musimy wypłacić wszystkie. Już nie ma? Czyli teraz tą kubkę pieniędzy tu. O, nie pojedynczo. Wow, tak? Tak, dobra, jest wielka kupa kasy. Tutaj proszę, nie tam, gdzie kitek. Bierz te pieniądze i uciekamy stąd. Zniknęły, o matko, kasa zniknęła. Okej, okay, lecimy teraz z tą wielką górą pieniędzy. Oczywiście na piętro numer 56. Wydaje mi się, że tam też powinno być dużo kasy. Przecież to w końcu jest cały bank. A, więc będzie problem to wszystko wynieść stąd. Wydaje mi się, że w tej serii powinniśmy też zbierać bardzo rzadkie rzeczy, czyli pokrój jakieś właśnie puchary. Ale ewentualnie jak coś tu wrócimy po dzisiejszy puchar, który tam leżał. Tu nie ma nic ciekawego. Tu jest tylko tablica, narysujemy uśmiech, jakieś coś do drukowania, ale tu kasy, powiem wam, że nie ma, trochę jestem zdziwiony, więc, o, tu jest złota ta, jak to się nazywa, nie na waza, nie waza, też ją, oj, co się stało, kitek wpadł za drukarkę, wiecie, że można tyłek zeskanować w toce, patrzcie na to.
O matko, nieważne, tak, nie widzieliście tego. Nie wiem, czy tutaj w tym nie było jakichś pieniędzy schowanych. Nie, tu nie było w tym sejfie. Słuchajcie, otworzymy to, tutaj chyba macie, pamiętacie ten kod. I czy tu była jakaś kasa? Był sejf. W sejfie był tylko klucz i to. Więc wydaje mi się, że tutaj nie było niestety żadnych pieniędzy. No dobra, czyli wydaje mi się, że stąd mamy już chyba wszystko. Oczywiście jeszcze sprawdzę tutaj po szafkach, jeżeli byśmy lecieli. Nie, tu jest jakiś faks, drukarka. Okej, lecimy na ostatnie piętro, jeżeli chodzi o bank. I chyba byśmy mieli już wszystko. Na pewno będziemy musieli odwiedzić jeszcze wszystkie sklepy, ponieważ w sklepach są bankomaty i z bankomatów będziemy musieli wypłacać forsę. O, dzień dobry, proszę to otworzyć. I tu są jakieś pieniądze. O, spójrz, nie ma tu kasy, tu też nie ma kasy. Tu jest tylko tofu. Tu wszystkie kryształy braliśmy, ale tutaj nie widzę żadnych pieniędzy. Nie ma. O, tu jak naciśniemy kasę, nie wychodzą z tego pieniądze. Dlaczego nie ma w tym pieniędzy? Okej, wydaje mi się, że w tym oto dodatku zebraliśmy już całą kasę, więc lecimy na początku do nas do domu i zaniesiemy to wszystko. Zobaczymy, ile tego jest. A nie, ja pamiętam, gdzie jest dużo sztabek złota. Może skoczymy po te sztabki złota. W tym dodatku, o, tym. Tutaj na kutrze były chyba 3-4 sztabki złota, więc od razu je zabierzemy, póki jeszcze pamiętam, bo jak potem zapomnę, to będzie źle. Wow, tu jest jeszcze, dobra, no to zaczynamy. Kitek, chodź tu, tylko pomoczy wszystkie pieniądze, to nie dobrze, ale pływaj sobie. Wow, czemu ta ryba się zaświeciła? Tu jest cała skrzynia z forsą, więc tą skrzynię będziemy musieli zabrać. Skrzynia, dawaj na powierzchnię, z kitkiem. Ej, czemu nie da się tak? Wow, muszę przesunąć normalnie myszką, myślałem, że mogę lecieć i to się przesunie. Więc tu będziemy mieli kufer na wszystkie różności i damy go po prostu mufince. Właśnie, mufinka nam tu pomoże. O, i tutaj właśnie są schowane dwie sztabki złota. Proszę bardzo, bierzemy je na górę, wrzucamy do naszego. Czemu to jest w krabach? Czemu to jest w krabach? No wyjdź stamtąd. Nie, no skrzynka nam. Dlaczego? Teraz nie będzie się dało wyciągnąć. Pieniążka mi zabrał. Czapkę, idź mi pani stąd, pani pan. Wyjdź stąd! Ej, powiem wam. O, jest, udało się. Oddaj pieniążka. No, pieniążek do środka. Tu już jest chyba wszystko wzięte. A kolejne na pewno jest na plaży. A tu musimy dać mufince. Bankomat, dobra. Lecimy tutaj z tą skrzynką w bankomat. Bankomat. I teraz trzeba je łączyć wszystkie, żeby po prostu były w kupce i łatwo je było nosić. Ciekawe, ile jest tych wszystkich pieniędzy. I pytanie, czy można po prostu w akcesoriach jeszcze dorobić trochę sztabek złota, bo to też jest ciekawe. Jeśli tak, to oczywiście zrobimy to. Oj, pieniążku, wracaj tutaj na swoje miejsce. Wołamy teraz mufinkę, która weźmie nam tą piękną skrzynkę. Gdzie jest mufinka? Tu jest chyba mufinka w tym. Wow, mufinko, co ty robisz? Gdzie jest kitek? A, bo kitek jest w tym dodatku. Proszę cię, mufinko. I polecimy od razu na ostatnie miejsce, gdzie jest dużo sztabek złota, a jest to na tym, na plaży, a drugie oprócz plaży, a to w dwa miejsca możemy nawet skoczyć. Dobra, gdzie to było? Na plaży, na początku szybko na plaży, bo na plaży na pewno jest złoto schowane na wyspie. Tam była kolejna skrzynia, więc tą skrzynię też weźmiemy i damy ją mufince. Lecimy tu w prawą stronę i zobaczcie, tu była skrzynia ze złotem. Nie wiem, czy wy pamiętacie, ale tu jest skrzynia. Proszę was bardzo i otwieramy. Zobaczcie, tu jest złoto. Proszę cię bardzo, skrzynka do łapy. I już chyba mamy wszystko stąd. Poczekajcie, oczywiście przejdziemy tu jeszcze, bo tu mogą być jakieś schowane pieniążki, których my nie widzimy, ale nie wydaje mi się. Wiecie, że to jest taki dziwny kwiatek. O matko, jak on śmiesznie wygląda. Kolejnym i ostatnim w dzisiejszym odcinku będzie zbieranie we wszystkich tym, jak to się nazywa, taka statua była, którą się głowiłem ponad 10 minut, żeby ją otworzyć. Mam nadzieję, że wy pamiętacie. O, to jest właśnie ten dodatek z tą taką ośmiornicą. Właśnie, tam była ośmiornica. Lecimy od razu do niej i potem przechodzimy do podsumowania. O, jeżeli nie pamiętacie, jak to tworzyć, to ja wam zaraz spieszę z pomocą. Naciskacie raz to, dwa razy to i dwa razy to i się otwiera. Nie, inaczej. Dwa razy to, dwa razy tu i raz tu. Dwa razy w mackę, dwa razy w loda i raz w hot doga i proszę was bardzo, złota macka, która wydaje mi się, że złota jest i do tego trzy sztabki tego, więc zawołamy teraz od razu kogoś. Mufinka tu, o, on zabrał tego, no nie, nie fajnie, ale dobra, chyba wszystko. Tutaj czy mamy coś jeszcze? Tu jest tylko, wow, jaki piesio, o matko. Tu są pierścionki, dobra, pierścionki też się liczą, proszę was bardzo, proszę mufinka, to jest jakiś jeden pierścionek, drugi pierścionek i wydaje mi się, że to są takie rudy złoża jakieś, wow, mufinka, chodź tu i proszę cię bardzo, więc to też się liczy jako cenne rzeczy i tu jest ostatnie, czyli bankomacik, dobra, udało mi się szybko zrobić tą kubkę, tak żeby was nie zamęczać, rzucamy ją mufince i lecimy już teraz do naszego domku z podsumowaniem, ile wszystkich rzeczy zdobyliśmy dzisiaj, mam nadzieję, że jest ich dużo. Okej, wchodzimy do naszego domu i tutaj zrobimy nasz piękny safe na całe nasze pieniądze, potem ewentualnie to przeniesiemy, zobaczymy, jak już mi się to nie podoba, pisze, żebyśmy usunęli rzeczy, czyli to może już oznaczać jedno, że nie mamy tutaj w ogóle miejsca, więc będziemy musieli wszystko przenieść gdzie indziej. Kitek, proszę cię bardzo, a tu weźmiemy tylko to, weźmiemy tą skrzynkę i weźmiemy tą skrzynkę z kasą. Okej, mufinka nam przyniosła, zobaczcie, mamy na razie, przenieśmy to na bok, nie, będziemy musieli zmienić na pewno miejsce, ponieważ tu już jest bardzo mało miejsca, mamy tak, górę forsy, jedną skrzynię z różnymi skarbami, złotą maskę dajmy Azteków, zobaczcie, ile tu jest po prostu tych pieniążków, o matko, udało nam się w pierwszym odcinku znaleźć aż tyle. Jeżeli wy wiecie, gdzie można znaleźć więcej pieniędzy, to oczywiście piszcie mi w komentarzu. Ja w tym momencie tam skoczę naszym kitkiem, który wygląda jak ten, no jak to się nazywa, Hello Kitty. No i mam nadzieję, że wpadniecie na następny odcinek. Oczywiście pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji i dzwoneczku, a my widzimy się jutro. Na razie wszystkim!